Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, wszystkich świętych, całego nieba materialnego, takiego małego nieba materialnego i dużego, oryginalnego nieba, również materialnego, bo w niebie również jest materia. Ojciec Pio mi mówił, ale innego typu, nie taka jak tutaj. Ci, którzy stworzyli ten świat, to właśnie zaczęli jakby od takiej materii, bo myśleli, że będzie podobnie jak w niebie, ale się okazało, że jednak nie. Ojciec Pio mówił, że wszyscy, którzy się tu rodzą na Ziemi, w kosmosie, mają tę rzekę zapomnienia, nie wiedzą, skąd przychodzą, dokąd idą, dostają jakby nową kartę. I mogą podróżować, mogą sobie żyć, marnować życie lub sobie przygotowywać grunt pod oryginalne, święte życie w niebie, rozkoszne życie w niebie, czyli grunt pod wiedzę o niebie, bo ta wiedza zbawia. Połączona z uczuciem, z myślą i z cierpieniem, z radością, to wiedza zbawia. Jezus to też wykorzystał. Tak to było umówione jeszcze przed Jego zejściem na ziemię. I ojciec Pio mówił, że wszyscy, którzy się tu rodzą, zaczynają od materializmu. Bo samo dzielenie się komórek, zapłodnienie, to już jest materia. Już się tutaj wszystko zaczyna dzielić, mnożyć, potęgować i w końcu powstaje ten skomplikowany kod, z którego wyszyty zostaje człowiek i jest w ciele. Nie wie nawet, że ma duszę, myśli, ale nie wie dlaczego. Dziecko nie ma zielonego pojęcia, że płacze, no znaczy płacze, że cierpi, to ma pojęcie, ale nie wie dlaczego jest, dlaczego myśli, dlaczego jest głodne, potrzebuje mleka na początek. Nie wie. I czasami jest tak, że przeżyjemy całe życie i dalej nie wiemy. Jesteśmy na poziomie właśnie tego dziecka malutkiego, które niewiele wie. Większość ludzi tak ma. W powijakach, jak ojciec Pio mówił, zostajemy w powijakach, nie rozbudzamy swojej duszy, swoich wewnętrznych zmysłów, tylko pozostajemy w świątyni materii. I zaczynamy od materii. Dlatego trzeba wszystkich zrozumieć. Ojciec Pio mówił, żeby jednak rozumieć wszystkich. Skoro ty już jesteś na wyższym poziomie, umiesz już dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, potęgować i skończyłeś, załóżmy, już maturę, jesteś na studiach, potem uniwersytet duchowy kończysz, no to już rozumiesz tych wszystkich ludzi, którzy tacy są i się modlisz za nich. I nie dziwi cię to, że że na przykład są ludzie, właśnie dusze, które się wplątają w jakąś ideologię, w jakąś nazistowską retorykę, jaką ma opozycja dzisiaj właśnie, zwłaszcza Tusk. No to jest, to trzeba zrozumieć ich też i usprawiedliwić. Dlatego ojciec mówi, żeby znaleźć usprawiedliwienie dla każdego. Więc zaczynamy od materii. Nie dziwmy się, że niektórzy na niej kończą. Nie wznoszą swoich umysłów, swoich dusz, bo umysł to również dusza. Tu nie ma różnicy. Chodzi o to, żeby nasze uczucia, nasze myśli zmieniały się. Nie tylko były kreowane, ale zmieniały się na coraz wyższe. Dusza ma ogromne możliwości i większość ludzi się nad tym nie zastanawia. Jak mówię, zostają na tym dodawaniu, odejmowaniu albo nawet w przedszkolu jeszcze. I całe życie przeżyją, tak jak ojciec mówił, i nic nie zyskują. Wracają z powrotem.
plemniki swoje robią, pociąg seksualny swoje robi, więc to wszystko się mnoży, mnoży, mnoży. A nuż jakaś duszyczka, która jest w kolejce, trafi się jej dobra rodzina i pójdzie do przodu. A większość zostaje. Ale też trzeba inaczej jeszcze na to spojrzeć, bo ojciec Pio też mówił, że nie ma przypadków w życiu. Nie ma przypadków, ale jest wolna wola, jeszcze dodał do tego. Jest wolna wola i tą wolną wolą możemy częściowo kreować te przypadki, które nas spotykają. Jeśli na przykład jedziesz samochodem i naciśniesz pedał, to jest twoja wolna wola. No to zmienisz sobie karmę. Bo trafisz w drzewo i po tobie. Ostatnio jechaliśmy właśnie z mamą Majki, z Majką. No i teraz takie nowe drogi tutaj robią. Jednokierunkowa ulica, dość już nowa taka. No i wbity samochód w przystanek. Tak jechał i gdzieś się przejechał. Wbity, zniszczony, przystanek zniszczony, samochód zniszczony. A na prostej drodze, nikt mu tam nie przeszkadza, bo to była jedna kierunkowa. No był, nie wiadomo, właśnie może zasłab, a może po ślizgu jakiegoś dostał, różnie bywa. Nie wiadomo, ale ojciec Pio mówił, że nie ma przypadków. Jeśli przekroczymy jakieś normy fizyczne, mechaniczne, no czy etyczne, no to się będzie działo tak według tych praw kosmicznych i twojego sumienia. Sumienie ci zawsze podpowie, że źle robisz, że za bardzo ryzykujesz. Już cię tam coś upomina wewnętrznie, że nie, tak nie rób. Zmień decyzję. Ale często jest tak, że nasz egoistyczny polot pcha nas jednak do przodu i robimy to, czego nie chcemy. Zaprzeczamy temu, co mamy w środku. Intuicja, to sumienie inaczej, mówi, że nie tak, ale jednak idziemy uporem. Ale z drugiej strony też trzeba wiedzieć, że upór jest dobry i bunt jest dobry, bo wie, że na przykład są złe systemy, zła edukacja, złe państwo, zła opozycja, to trzeba krytykować, bo to jest słuszne i trzeba im wypominać te kłamstwa, oszustwa, jakie robią. Teraz chcą znowu zapanować tym komunizmem swoim, bo komunizm wraca i w Unii Europejskiej, i w Polsce, właśnie przez opozycję, która jest postkomunistyczna, liberalna, no to trzeba je krytykować, trzeba mówić, że idą złą drogą i tutaj karma działa dobrze. Bo oni zaprzeczają Bogu, zaprzeczają rozwoju duchowemu, zaprzeczają duszy i zaprzeczają dobrej edukacji, więc to jest złe dla tych dusz. Oni o tym jeszcze nie wiedzą, ponieważ są, jak już mówiłem, na etapie dodawania i odejmowania, albo jeszcze w powijakach. Na ogół w powijakach, bo nawet ojciec Pio kiedyś powiedział mi, że całe chrześcijaństwo, katolicyzm, to są dopiero powijaki. Więc widzicie, ludzie chodzą do kościołów tu i tam, robią nie wiadomo nabożeństwa, a i tak są w powijakach, bo to jest za mało. Bóg nie chce przecież tego, żeby się do Niego modlić. Co Mu to z tego? Jaki on ma interes w tym, żeby się do niego modlić i chwalić go? Za co? Że nam dał wolną wolę i się żeśmy wpakowali w te trudy. Bóg tego nie chce. On jest ponad sobą, ponad tym wszystkim. On chce tylko naszego dobra. Dał nam wolność, miłość, wszystkie walory, jakie możemy mieć w sobie, kreować, bo dusza jest taka, że może stwarzać, kreować. No w pewnym momencie ci aniołowie, którzy postanowili odejść z nieba, no odpalili jakąś tam racę energetyczną, świetlną, no i stworzyli ten kosmos. Potem zaczęli go formować i na nim mieszkać. Jak tam było przed tym stworzeniem, co tam, jakie czasy się działy, gdzie oni mieszkali, to zielonego pojęcia nie mamy. To już za daleka sprawa. Albo jeszcze z nieba stwarzali, bo już przygotowywali sobie grunt pod wyjście, pod ten właśnie nowy porządek świata Orwella, który właśnie teraz się u nas zaczyna. Więc tak to mogło być. Zaczynamy, jak już mówiłem na początku, od materializmu, ojciec mówił. Potem wchodzimy wyżej
i uczymy się wiedzy takiej ludzkiej, zwykłej, w szkołach i tak dalej, już jest jakiś stopień więcej. I cały rozwój duchowy zaczyna się dopiero tak naprawdę od kultury osobistej, od kultury w ogóle. Wypowiadania się, mówienia, postrzegania świata, to jest kultura duszy. I od tego dopiero zaczyna się wzrost. A już następny etap to już jest właśnie dbanie o cnoty, o miłość, o przebaczanie innym. To już jest wyższy etap niż kultura. To jest subkultura. Nie, subkultura to się źle kojarzy. Ponadkultura. To już jest kultura ducha, kultura transcendentalna, gdzie już szykujemy się na coś dobrego i pięknego i przebaczamy, rozumiemy, nie gniewamy się, bo nie ma o co. Wszyscy zgrzeszyli, jak mówi święty Piotr, nawet mówi, że wszyscy tu zgrzeszyli, nie tylko Adam i Ewa. Wszyscy zgrzeszyli, bo wszyscy wyszli. No zgrzeszyli, ale wobec siebie, nie wobec Boga. Co tam Bogu jakiś grzech? Jemu to dynda. Co nie przeszkadza zupełnie. Nam przeszkadza, bo przez to, żeśmy nabałaganili, to cierpimy. I musimy to wszystko teraz prostować, jak ojciec Pio mówił. Że człowiek, anioł, który wyszedł z nieba, zepsuł sobie swoje życie i teraz musi to naprawiać. I potrzebuje zbawicieli, jak Jezus i inni, jak Maryję i inny święty, którzy też byli, zeszli z nieba i ci, którzy już są blisko nieba, już pomagają i tak dalej. Potrzebujemy tych światłej wiedzy o życiu, o sensie życia. Bo ci posłowie jak Lubnauer, pani Pomaska, czy tam Spurek i inni, Wielgus, to oni są właśnie na tym etapie, krzyczą strasznie. O Jezu, jak one krzyczą, że chcą naprawić cały świat. Ale oni nie naprawią krzykiem świata, tylko naprawią raczej... To są właśnie takie embriony. Powijaki chrześcijaństwa, oni się w ogóle do chrześcijaństwa nawet nie chcą przyznawać, więc jeszcze jest to niżej niż powijaki. A są inteligentne, bo inteligencja może być nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy duchowi, kiedy jesteśmy źli i bomby rzucamy. To też trzeba mieć inteligencję, żeby wojnę prowadzić, tak? Putin i inni. To byli ludzie o wielkich charyzmach. Napoleon, Hitler, to byli charyzmatycy. Mieli potężną wiedzę, potężne umiejętności, ale co z tego, jak nie duchowi, embriony. Bo wiedza i inteligencja, która prowadzi do agresji, nie jest duchowa. Pochodzi tylko z tego świata. Czyli z egoizmu, imperializmu duszy, który się potem nakłada na życie społeczne. Na tym to polega. Więc zaczynamy od materii, a kończymy na duchu. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak skończysz. Tak ktoś, jeden polityk lewacki komunista to mówił. A do pewnej osoby, do pana Ziobry powiedział, że pan jest zerem. To widzicie. Więc zaczynamy jakby od zera, od materializmu, a kończymy na życiu wiecznym. Tak by było fajnie, ale popatrzcie. Ten czyściec trwa w nieskończoność, ojciec Pio mówił. Ponieważ kręcimy się wokół kultury i mechanizmów tego świata, nie wychodzimy ponad to. Kłócimy się o zdania, kłócimy się o przepisy, kłócimy się, tak w polityce jest, nie? Teraz jak się tam kłócą. Ten rząd długo nie wytrzyma, bo już widać, że pan Mateusz, nasz święty premier, chyba raczej nie da rady. Znaczy musimy być upokorzeni jeszcze. Nikt nie chce z nim rozmawiać. Bo zachwycili się na nowo komunizmem. PSL oszalał kompletnie. To jest taka ślizgawica, to PSL całe. I kto, gdzie im lepiej, tam idą. Z komunistami cały czas trzymali. Ze zbrodniarzami komunistycznymi, bo to były te formacje przecież. Teraz mieli szansę się oczyścić, nie skorzystali. No to... A Konfederacja to już jest jeszcze gorzej niż komunizm. Dopiero pokazali, kim są. Jeszcze gorsi są. A wydawało się, że ma być tak pięknie. Widzicie, co to dusza pobrudzona potrafi takie rzeczy robić. Więc oni są jeszcze tymi embrionami, pomimo że umieją liczyć, są po szkołach. Ale nie umią dodawać i odejmować w sposób duchowy. Tego nie potrafią. Fizycznie potrafią. No, liczyć. Nawet są ekonomistami.
ale trzeba zostać ekonomistą ducha, to wtedy idzie się do nieba. A jak się tego nie ma, to żebyś największe urzędy w państwie piastował, nic ci to nie da. Właściwie to ci jeszcze to zaszkodzi tylko. Na pewno ci zaszkodzi. Bo twoja pycha będzie się śmiała dla innych, będzie pogardzała innymi, będzie się cieszyła, że jest na stanowisku, że jestem kimś, a wy jesteście nikim. I tak właśnie mają niektórzy. To są te właśnie dzieci jeszcze materialistyczne. Ale musimy ich zrozumieć i kochać tak samo, bo oni zaczynają od materializmu. Są jeszcze na tym etapie. Tutaj na ziemi rodzą się dusze z różnych stanów świadomości z poprzednich żyć. Jedne już się rodzą od razu prawie że mądre. I jeszcze mogą od dziecka nauczać rodziców tak naprawdę, którzy byli, nie osiągnęli pewnych cech dobrych jeszcze. To dzieci już w poprzednim życiu one się urodziły, już niewiele im brakuje i rodzą się bardzo mądre, skromne, proste i mogą wszystko. Są bardzo, kochają i mają tolerancję w sobie. To są właśnie te dusze takie już trochę już oczyszczone i podrobione, znaczy podreperowane, o tak. I one już są mądre. Dzieci są takie niekiedy już w rodzinach od razu. Podrośnie już jest mądry, już czuje dużo, rozumie. A inne dopiero zaczynają, bo byli w poprzednich życiach w wielkim materializmie, krzywdzili innych i rodzą się tutaj, dostają się do parlamentu i krzyczą w niebogłosy o wpływy materializmu, ideologii tęczowych, lewactwa i innych rzeczy takich. Więc to są, i one się pakują w takie rzeczy z powrotem. A już powinny być wyżej, iść wyżej. No niestety nie udaje im się. To będą czekać następne życie, jak ojciec mówi, przypadków nie ma. Ale jak ty zaczynasz kreować swoją duszę, zrozumiałeś już coś, zaskoczyło, zatrybiło, no to jest pięknie, już zdobywasz wiedzę, szukasz tej wiedzy. O co w tym życiu chodzi? I znajdujesz i wtedy już nie jest dla ciebie ważne, czy jesteś posłem, posłanką, czy jesteś marszałkiem Sejmu, czy zastępcą marszałka, czy jesteś Tuskiem, czy kimkolwiek, bo już dużo rozumiesz. Ale póki się tego nie wie, no to będzie zgrzytanie zębów i płacz. To nam Tusk teraz już powoli załatwia. Wchodzimy w ciemną sferę zapaści Polski. Bo już nie będzie wolności, pluralizmu, tylko będzie dyktat komunistyczny. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Życzę oczywiście i pomódlmy się w wszystkich naszych sprawach o mądrość dla naszych polityków. O to, żeby pan Mateusz Morawiecki przetrwał, nie załamał się, bo źle się dzieje w państwie. Żeby prawica dalej trwała mocno, nauczała to, co nauczała i prowadziła państwo w jakimś sposobem tak jak było, bo było bardzo dobrze. A ci wszystko teraz będą atakować, będą kłamać na okrągło, że było źle, że było tak, że było tamto, że kradli, że to. To teraz pójdzie taki atak specjalny. To jest ich kłamstwo i przekręt nieprawdopodobny. PO, pana marszałka, pana premiera Tuska i innych. To będzie jedno wielkie kłamstwo. I tak się już zaczyna, widzicie, co mówią. Więc będą kłamać od A do Z, przekręcać wszystko i niszczyć państwo. Po to, żeby oni mieli wpływy wszędzie. I w telewizji, jednej, drugiej, trzeciej, żeby wszystkie telewizje o tym samym mówiły. Czyli o sukcesach pana Tuska i jego rządu, który powstanie. A sukcesów nie będzie żadnych. Na początku jeszcze jakoś się będzie trzymał, a potem się pokłócą i rozwalą to wszystko. Sami. Bo królestwo, jak Jezus mówił, gdzie się kłócą, sprzeczają, długo nie wytrzyma. Musi być pewna jedność. Prawica była najlepsza, konserwatyzm jest dobry, tylko jeszcze trzeba go troszkę poprawić, zmodyfikować i będzie inne rozumienie uniwersalne religii, życia, duszy i wszystkiego.
Niepotrzebne są hermetyzmy, bo one do niczego też dobrego nie prowadzą. Taki Tusk jest hermetyczny w swoich ideologiach, dlatego jest źle. Kościół też jest hermetyczny i dlatego jest źle. Upadł, jak ojciec Pio mówi, że Kościół upadł. Bo nie głosi tej wiedzy, którą powinien. Modlimy się. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wiersz Maćka. Codzienne nieszpory, prawimy je w dyskotekach i pubach. Chwalimy twórców naszego nawrócenia, jak złociste są ich gardła, a kiedy przyjdzie niedziela, tłumnie nawiedzamy świątynie pod wezwaniem naszych świętych Tesco i Lidl, my praktykujący dumnie katolicy. Dlaczego jesteś niewidzialny? Dlaczego moje spętane oczy nie odpoczną, napotkawszy Cię gdzieś w drodze? We mnie ślepota z jasnym pragnieniem szczęścia się miesza, a Ty, odkryty w ciemności, skryty w jasności, wysyłasz morsem do mnie ostrzeżenia? Dlaczego przemawiasz do mnie czerstwymi dźwiękami Biblii? Przecież jesteś ponadczasowy, zatem masz słowa dziś zmywające brud z mych powiek. Rzeknij zatem słówko piękniejsze od gorejącego krzewu i rozpal miłość we mnie, ostudź złość i bunt. W niebo wezwij mnie, o Wszechmogący, jak zawezwałeś nielicznych z duchem tęsknym i ciałem gotowym jak opłatek stopić się na Twoim podniebieniu z ciałem świętych wszystkich. To był ten wiersz. Teraz jakieś króciutkie rozważanie. Nic nie jest groźne, wszystko jest przebaczone przez serce Boga. Zapomina i nigdy do tego już nie wraca. Taki jest Bóg. Najlepszy rodzic słowa ojca Pio. Bóg przebaczył wszystkim, pierwszy podał rękę i nie wiem co, żebyśmy zrobili, żebyśmy się tu wszyscy wymordowali. To i tak Bóg wszystkim przebaczy. Jest taki dobry, miłosierny, ale jest również sprawiedliwy, ponieważ wszystkie te złości, jakie w nas są, te wojny, które wywołujemy w tych naszych ograniczonych, pobrudzonych duszach, musimy spłacić. Właśnie przedtem o tym mówiłem. Zaczynamy od materii i idziemy. Najpierw oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Najpierw materializm, potem kultura, cnoty i idziemy wyżej. Taka jest kolej rzeczy. Więc wszyscy, którzy narozrabiali w kosmosie, przejdą z powrotem tą ścieżkę i się oczyszczą kiedyś. Dlatego ojciec Pio mówi, że wszyscy się zbawią. Poza paroma wyjątkami, ale to nie wchodźmy w to i po co. Że wszyscy, bo jesteśmy dziećmi wykreowanymi przez niebiańską siłę, przez Boga, tak to nazywamy, przez Jego siłę i energię. I jest najlepszym rodzicem. Najlepszym rodzicem jest Bóg. Tak mi ojciec Pio powiedział. Nie ma lepszego. Czy ty, jak mając dzieci, nawet jak rozrabiają, tam coś tam zepsują niechcący, bo dużo przecież robimy niechcący również, to nie przebaczysz dzieciom? Jeszcze przytulisz i jeszcze lizaka kupisz. Lepiej lizaków nie dawaj, bo są niedobre. Słodycz jest niezdrowa. Ojciec Pio powiedział, że cukier jest białą śmiercią. Takie popularne powiedzenie, ale powtórzył to. Biała śmierć. Troszeczkę, tam łyżeczkę dziennie czy dwie, jak się zje, to nie zaszkodzi, ale jak pijesz kilka herbat, kilka kaw, niektórzy tak piją dużo i sypią ten cukier po dwie, trzy łyżeczki, no to dziennie to półtorebki
wypijesz tego cukru, to się nie dzieje, że potem raka będziesz miał. Albo ADHD. Bo cukier właśnie powoduje takie trzęsawki, jak kawa podobnie. Jak się za dużo cukru zje. Bo insulinę produkuje trzustka, żeby to spalić. I takie piki są straszliwe. Więc cukier nie. Dobrze, to już więcej nie będę czytał, bo się nagadałem, a czas leci. To jeszcze tylko wiersz mój. Zostaję z tobą, taki wiersz kiedyś napisałem. Cudowne lica, piękny poranek, z nich się budzi. Wiem, gdzie jesteś. Słowa słyszę rozśpiewane wiosną, zapachem jabłoni namaszczone. Potęga się ducha w nich wznosi, gdy wschodzi słońce, każdym kolan ugięciem, każdym spojrzeniem cię witam. We dnie każdym obrazem wspomnień jestem przy tobie, każdym marzeniem. Westchnieniem wpajam się w twoją miłość. A kiedy nadchodzi wieczór, kiedy pustoszeją ulice pośród pól złocistych, idę z tobą o nocy ciemnej, gdy anioły lecą do gaju w odpoczynku, idę spać w ich towarzystwie, by rankiem znów przywitać cię wśród miodu niebiańskich pieszczot. Gdybyśmy się wszyscy pieścili i kochali, to by nie było wojen, nie byłoby nic. Tylko nie w sposób tęczowy i tam EGTB i te wszystkie inne te choroby, to trzeba zwalczać. No to są choroby i moda. W dużej mierze to moda i biznes ogromny, więc tu trzeba tej natury. Tak nas kosmici, takie nam ciała dali, że to jest naturalne, że kobieta i mężczyzna, nie... O co chodzi? Duchowo tak, to można kochać wszystkich, należy. I mężczyznę, i kobietę, a natomiast fizycznie nie, bo to już jest przekręt. Wbrew naturze materialnej, więc zaczynamy od materii, a kończymy na duchu. To trzymajcie się systemu miłości, uniwersalnej wiedzy, uniwersalnego podejścia do życia i zrozumienia go przede wszystkim, bo to sprawi, że będzie pokój na świecie, w Polsce. To trzymajcie się i pa, pa.